Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie, choć dziś właściwie można byłoby powiedzieć w drugiej szklance oleju napędowego. Ha, no coś w tym jest troszeczkę. Naszym gościem jest Piotr Zelt, aktor i fan ciężkiej motoryzacji. Żeby się z panem Piotrem spotkać, włamaliśmy się na plan programu motoryzacyjnego poświęconego ciężkiej motoryzacji, czyli programu Na Osi. Tak jest, mam przyjemność ten program prowadzić chyba już 4 lata, chociaż nie jestem pewien, bo nie liczę tego dokładnie. Ale zaprzyjaźniony już jestem jakiś czas z tym programem, bardzo go lubię nagrywać. Wydaje mi się w ogóle interesujący, nawet dla ludzi spoza branży. Nie, no każdy na pewnym etapie życia chciał być kierowcą wielkiej ciężarówki. Ale to jest zupełnie naturalne. Że tak. Także polecam. Rozumiem pan też. Absolutnie. A ma pan prawo jazdy takie na duże ciężarówki? Nie mam na duże ciężarówki prawa jazdy. Producent mnie cały czas tutaj nakłania, żebym takie prawo jazdy zrobił, no ale ciągle brakuje czasu, nie potrafię się jakoś zmobilizować, żeby tego dokonać, ale może wreszcie to nastąpi. Panie Piotrze, no nie ukrywajmy, najszerszej publiczności dał się pan poznać jako ten nieszczęsny, nieco tępy i głupkowaty policjant Arni. No tak, to było bardzo dawno temu. Ale to niestety chyba wciąż z tego ludzie pana najbardziej kojarzą. Czy udało się jakoś już zwalczyć ten... To zależy. Są ludzie, którzy rzeczywiście tamten serial oglądali, teraz nie śledzą na tyle specjalnie w mediach moich dokonań późniejszych, które już nie były może tak spektakularne, jeżeli chodzi o oglądalność. I im rzeczywiście tamto pozostało najmocniej w głowach. Osoby, które bywają w teatrach, dość często mnie widują na scenie. To ułamek społeczeństwa, zdaje się, jest. No, wcale nie taki mały. W tej chwili teatry świetnie sobie radzą i ja gram w dwóch teatrach warszawskich, gdzie właściwie na każdym naszym przedstawieniu ludzie siedzą na schodach, na dostawkach. Jest kompletnie. To tylko się cieszyć. Tylko się cieszyć. W każdym razie, no oczywiście moich różnych projektów zawodowych i ról zagranych później było jeszcze sporo, ale rzeczywiście ten posterunek, który w szczytowym momencie oglądało ponad 9 milionów widzów. To jest wynik. To jest nieprawdopodobny wynik, no to trudno to przebić po prostu. Czy gdyby ktoś teraz chciał nakręcić, nie wiem, kontynuację w nieco zmienionych warunkach społeczno-politycznych tego serialu, pisałby się pan na to? Ja myślę, że ten serial miał sens i trafił w swój czas wtedy. To był pierwszy polski sitcom, polski, a nie kupiony format. Tak. I wtedy, dzięki temu on odniósł sukces. Te czasy minęły. W tej chwili na taki serial myślę, że nie byłoby już za bardzo miejsca na rynku. Teraz troszeczkę myślę, że oczekiwania widzów byłyby już inne. Jest jakaś szansa, że nieco bardziej masowa niż ta teatralna publiczność będzie mogła pana gdzieś zobaczyć? Oprócz oczywiście programu Na Osi, to jakby oczywiste, natomiast jakieś propozycje ról kinowych, ról fabularnych na dużym ekranie? Zachęcam państwa oczywiście do oglądania programu Na Osi, gdzie dla osób spoza branży ciężarówkowej też naprawdę można znaleźć wiele fajnych rzeczy. Natomiast uciekłem trochę od odpowiedzi. Nie mam w tej chwili żadnego planu, którym mógłbym się pochwalić, że jest propozycja, klepnięte, podpisane. To się oczywiście zmienia dynamicznie cały czas, jak to w moim zawodzie. A biega pan na castingi? Bywam na castingach. Nie uchylam się od tego absolutnie. Z tym, że tego nie ma zbyt wiele. Prawda jest taka, że jeżeli ktoś chce Zelta, to wie, jak Zelt wygląda i jaki jest. Chyba że rzeczywiście jest rola poważna i wtedy się podchodzi do castingu, robi się zdjęcia próbne, na które oczywiście idę. Chyba żaden aktor tego nie lubi, ale chodzić trzeba. Oprócz tego, że gra pan w tej chwili przede wszystkim w teatrze, obserwując pana Facebooka, można by dojść do wniosku, że jeszcze oprócz tego jeździ pan na nartach. Może nie tak często jak pan prezydent, ale jednak jeździ pan na nartach. To prawda. No i z dużym zaangażowaniem komentuje pan tę coraz bardziej otaczającą nas rzeczywistość. Tak, ta rzeczywistość, która trochę się robi gęsta i duszna wokół nas.
wydaje mi się, że w związku z tym, co się dzieje w naszym kraju, a nie dzieje się dobrze, w mojej opinii oczywiście, milczenie, bierność jest nie w porządku. I każdy człowiek racjonalnie myślący, który podziela moje poglądy i obawy związane z tym, co się dzieje w Polsce, powinien to głośno artykułować i na swój sposób. Każdy na swój sposób i na swoje możliwości powinien temu niezadowoleniu dawać wyraz. To jest jedyna rzecz, którą możemy robić codziennie, my jako obywatele, po prostu dawać głośno odpór i wyraźny sprzeciw temu, co się dzieje. I tyle, i ja to robię. Być może pewnie aktorowi jest też w takiej sytuacji łatwiej, może dlatego właśnie, że jest aktorem i może to oburzenie zagrać, ale u pana, zdaje się, to oburzenie jest autentyczne. Nie no, ja wypowiadając się na tematy polityczne, jeżeli gdziekolwiek pojawiałem się, na przykład w telewizji i rozmawiałem... Zapraszają? Do tematów politycznych? Tak. Z jednej stacji, tak, której nazwy nie wymienimy, kilkakrotnie. Bardzo to były zresztą miłe rozmowy i bardzo fajne. Wypowiadam się jako obywatel, nie jako aktor. Oczywiście można wykorzystywać w jakimś stopniu to, że jesteśmy rozpoznawalni, że być może trochę więcej osób zatrzyma na chwilę swoją uwagę, kiedy zobaczy naszą twarz, nasze nazwisko wypowiadające takie słowa, takie zdania, czy namawiające do tego, żeby się dowiedzieć czegoś więcej, na czym polega trójpodział władzy na przykład, żeby pójść do wyborów. A myśli pan, że kogoś to interesuje, na czym polega trójpodział władzy? Myślę, tak samo jak kogokolwiek interesuje los Trybunału Konstytucyjnego na przykład. Myślę, że bardzo niewielu ludzi w Polsce, że ta świadomość społeczna i taka państwowa jest w naszym narodzie bardzo niska cały czas. Ludzie się nie interesują, ludzie uważają, że nie mają na nic wpływu, że to właściwie ich nie dotyczy, że to jest gdzieś tam obok. Nic bardziej błędnego, dlatego mam pewne poczucie rzeczywiście, powiedzmy, misji. Poczucie misji. Żeby to przynajmniej w moim środowisku, wie pan, żeby to zmienić, bo wśród moich kolegów i koleżanek w moim zawodzie też jest mnóstwo ludzi, którzy są bardzo obojętni, nie interesują się, nie wiedzą. Myślę, że każdy człowiek w miarę wykształcony, jeszcze taki, który wychodzi na scenę i mówi coś do widzów, powinien dysponować pewną nadwiedzą, czymś więcej, żeby mieć prawo do tego, żeby na tę scenę wychodzić i do ludzi mówić i przekazywać im jakieś prawdy, emocje, pobudzać do refleksji. I w związku z tym w tej sferze politycznej, świadomości społecznej, tego, co się w kraju dzieje, my, aktorzy, też powinniśmy mieć świadomość, wiedzę. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzi do pana jakiś bardzo znany reżyser, albo jeszcze lepiej, jakiś bardzo znany producent telewizyjny z telewizji, powiedzmy, publicznej i mówi: słuchajcie, Zelt, no mamy tutaj dla was fajną propozycję, serial 500 odcinków, gruba kasa, tylko Zelt, przestańcie się angażować politycznie. Co robi Piotr Zelt? No nie można mi czegoś takiego zabronić, bo uważam, że to by było... Nie, to nie jest zabronienie, tylko to jest po prostu warunek, pod którym dostałby pan fantastyczną rolę za duże pieniądze w dobrym produkcie, czyli po prostu no, rolę marzeń. Byłby duży problem, żebym się zgodził na coś takiego, bo wydawałoby mi się, że to jest ingerencja w sferę, w którą nie powinno się ingerować, nie powinno się stawiać takiego warunku. Ja wiem, że w tej chwili są takie czasy, że tych nie myślących po linii partii się zwalnia z pracy, wyrzuca. I właśnie o to chciałem zapytać za chwilę, ale na razie pana nikt, rozumiem, jeszcze z roboty nie wyrzuca. Nie, ale ja akurat nie przecinają się jakby drogi nasze, bo w telewizji publicznej specjalnie się nie udzielam ostatnimi czasy w niczym na stałe, w związku z tym nie mają mnie skąd wyrzucić. Gdyby mieli, to może by mnie wyrzucili. Natomiast wracając do tego, byłby to dla mnie pewnie bardzo, bardzo poważny problem i mógłbym się rzeczywiście nie zgodzić. Byłby ból też, gdyby to było tak, jak pan mówi, że produkt jest świetny, tak, i dobre scenariusz pieniądze doskonały i dobre pieniądze. Te pieniądze są ważne, ale powiedzmy, że one są gdzieś tam na końcu.
ale pewnie żal mi byłoby bardzo czegoś pięknego i świetnego do zagrania. Ale pozwolę sobie na złośliwą uwagę w tym momencie, że nie podejrzewam telewizji publicznej pod obecnymi rządami o wyprodukowanie czegokolwiek sensownego i wartościowego. I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę, panie Piotrze. Dziękuję, dziękuję bardzo. Piotr Zelt, aktor, prezenter, prosto z planu telewizyjnego programu poświęconego ciężkiej motoryzacji. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.